W starożytnej Grecji, w Atenach, przed budynkiem sądu stoi człowiek. Starszy człowiek, łysiejący, brodaty. Wcześniej pracował jako kamieniarz, był też żołnierzem i walczył dla Aten. Oskarżono go o bezbożność, o to, że nie uznaje bogów, o jakich uczy tradycja. Człowiek ten nie wie jeszcze, że przegra tą sprawę i zostanie skazany na śmierć za zbrodnie przeciwko bogom. To jedne z jego ostatnich dni. Stoi tam i jest nietypowo spokojny, jak na tak poważne zarzuty. Raczej zamyślony niż spanikowany. Często bywa zamyślony. Przed sądem spotyka swojego znajomego, Eutyfrona. Eutyfron jest pobożnym człowiekiem. To, co bogowie uważają, że jest dobre, jest dla niego najwyższą wartością. Eutyfron pozwał swojego własnego ojca za zabicie niewolnika. Nie jest dla niego ważne, czy to jego ojciec, czy ktokolwiek inny. Boska sprawiedliwość jest najważniejsza. Eutyfron uważa samego siebie za specjalistę w temacie woli bogów. Twierdzi, że wie dokładnie, co to jest dobro w uznaniu bogów, a więc w uznaniu jedynych istot, których zdanie się liczy, oraz jakie życie to pobożne życie. Wie dokładnie, czym jest pobożność. Rozmówca Eutyfrona wątpi w to bardzo poważnie. Spotkał w życiu wielu ludzi wyznających różnych bogów, którzy twierdzili dokładnie to samo. Ale swoje wątpliwości zostawia dla siebie. Chcę dać Eutyfronowi najlepszą szansę jaką może mu dać, żeby ten wykazał, że to co mówi to prawda. Temu człowiekowi zależy naprawdę. Jeśli razem mają zrozumieć czym jest dobro i pobożność, to w ich rozmowie nie może być wrogości. Człowiek ów nie podniesie na Eutyfrona głosu ani nie będzie z niego drwić. mimo że to właśnie tacy ludzie jak Eutyfron pozwali go. Ludzie pewni, że czytają w myślach Boga. Raczej zada mu pytanie. Zada pytanie, którego ani Eutyfron, ani ten świat nigdy nie zapomni. Pytanie, które zrobiło dziurę w chrześcijańskiej moralności na 400 lat przed narodzeniem Jezusa. Ten człowiek to Sokrates. A to pytanie brzmi tak: Czy Bogowie mówią, że coś jest moralnie dobre, dlatego że to jest moralnie dobre? Czy też może coś jest dlatego moralnie dobre? Że bogowie tak mówią. Pozwólcie, że wytłumaczę, co to znaczy. Zachęcam do przeczytania Eutyfrona, czyli dzieła Platona, gdzie ten dialog jest opisany, w oryginalnej wersji. Można w ten sposób zajrzeć do głowy geniusza żyjącego prawie 2,5 tysiąca lat temu. Okej, okay, pierwszą rzeczą, jaką trzeba tutaj zauważyć jest to, że użyłem nowoczesnej parafrazy pytania Sokratesa. Oryginalny dialog dotyczy pobożności, a nie, szerzej rzecz biorąc, dobra moralnego. Ale gdy zaczniemy rozważać, czym jest dobro w ogóle, używając pytania Sokratesa, wtedy dylemat... Eutyfrona osiąga swoją pełną moc. Dylemat Eutyfrona dotyczy wszystkich monoteistycznych, jak i politeistycznych religii, gdzie bogowie lub Bóg przekazują ludziom przykazania na temat tego, co jest dobre, a co złe. W pytaniu Sokratesa nie chodzi o to, od kogo możemy się dowiedzieć, co jest dobre, lecz o to, czym jest dobro. A więc jeszcze raz pytanie Sokratesa, tylko tym razem rozbite na dwie części i w monoteistycznej wersji. Czy Bóg mówi, że coś jest moralnie dobre? Dlatego, że to jest moralnie dobre? Druga opcja czy coś jest moralnie dobre dlatego, że Bóg tak mówi? Kiedy ja pierwszy raz usłyszałem to pytanie Sokratesa, to moja reakcja była taka sama jak reakcja Eutyfrona. By, no, ja nie wiem, co ty mówisz, Sokratesie. Więc nie zdziwiłbym się, jeżeli wasza też, ale zaraz wszystko będzie jasne. Te dwa pytania przedstawiają nam dwa możliwe poglądy na temat relacji dobra. Względem Boga. Strzałka będzie nam pokazywać kierunek wyjaśnienia. Jeżeli na pierwsze z tych pytań odpowiemy tak, to znaczyłoby, że normy moralne to co sprawia, że możemy uznać, że morderstwo to jest coś złego, a karmienie bezdomnych to coś dobrego. Są niezależne od Boga, istnieją niezależnie od Niego. Być może, na przykład, istnieją w platoński sposób, bezczasowo, niematerialnie i niezależnie od jakichkolwiek umysłów. Jeżeli na drugie z tych pytań odpowiemy tak, to oznaczałoby, że normy moralne są dyktowane przez Boga. Nazywa się to teorią boskich przykazań. Według niej Bóg tworzy normy moralne, On je po prostu wziął i zrobił stworzył je, sprawił, iż z ich absolutnego braku nagle zaczęły obowiązywać. On jest nadrzędnym autorem moralności. Dobra, zajrzyjmy do pierwszej opcji, czyli norm niezależnych od Boga. A więc istnieje sobie dobro, a Bóg dowiaduje się, co jest dobre O, teraz już wiem! i przekazuje to ludziom, na przykład dyktując jakieś pismo. W tym scenariuszu rola Boga to rola listonosza, który wręcza mi list, w którym jest napisane, co jest dobre, a co złe. Bóg jest pośrednikiem, który informuje ludzkość o tym, co niezależnie od jego rozkazów jest już dobre. Pierwszy problem z tą wizją: jeżeli dobro istnieje niezależnie od Boga, to jest przynajmniej jedna rzecz, której Bóg nie może zmienić, co ogranicza jego wszechmoc. Jeżeli On nie może sprawić, że jutro kradzież będzie czymś dobrym, to znaczy, że są pewne rzeczy, nad którymi on nie ma żadnej kontroli. Również te wytłumaczenie bardzo kiepsko łączy się z Biblią. Jeżeli jesteś chrześcijaninem lub chrześcijanką i uważasz, że dobro istnieje niezależnie od Boga, to chciałbym usłyszeć wersety, które popierają tę ideę. Serio, nie wiadomo mi o takich. To zdaje się być niebiblijne. Drugi problem brzmi: jeżeli te normy są niezależne od Boga, to po co nam Bóg w ich odkrywaniu? Być może można je odkryć samemu. Bóg staje się piątym kołem uwozu. Co więcej, gdyby Bóg przestał istnieć, to czyny nadal byłyby dobre lub złe, a my potencjalnie nadal moglibyśmy się dowiadywać, które są które. Ktoś mógłby odeprzeć dobro jest niezależne od Boga, ale tylko Bóg może je odkryć i powiedzieć nam, co nim jest. Wówczas moja odpowiedź to skąd ta pewność? Proszę przedstaw dowody na rzecz tej tezy. Jeżeli Bóg by istniał, to mnie zdaje się to równie prawdopodobne, iż jestem w stanie zrobić to sam. Mocną stroną tego poglądu jest to, że stwierdzenie Bóg jest dobry, które bez przewysłyszy słyszy się z ust wierzących, jest znaczące. To znaczy, ocenianie dobroci Boga może przebiegać w ten sam sposób, jak ocenianie dobroci kogokolwiek innego. Po prostu bierzesz swojego ulubionego Boga, trzymasz go obok standardu, jakim jest dobro, i oceniasz. O, Bóg dał mi rodzinę, to jest coś dobrego. O, Bóg przebacza, to jest coś dobrego. O, Bóg uzdrowił kolano mojej ciotki, to jest coś dobrego. Potem uogólniasz jakiś obrazek zachowania moralnego Boga, i być może dochodzisz do wniosku, że Bóg jest dobry, ale niekoniecznie, być może jest taki sobie. Albo jest zbrodniarzem, totalnym potworem. Druga opcja spośród tych dwóch to opcja, którą chrześcijanie lubią dużo bardziej czyli teoria boskich przykazań. Teoria boskich przykazań głosi, iż dobro jest definiowane względem tego, co Bóg ogłosi lub uczyni. A więc to Bóg zarządza dobrem. Każda dyrektywa z ust Boga, niezależnie od jej treści, staje się automatycznie dobra. W tym scenariuszu Bóg nie jest listonoszem. On spisuje treść listu. Oto przykłady domniemanych listów. Dobro to jest coś, co wyłania się z jego ust. Młup! Jego przykazania powinno uważać się za dobre, z racji samego faktu, iż on je wypowiedział. Pierwszy problem, jaki można tu dostrzec, to problem niemoralnych przykazań. W Księdze Liczb mamy sytuację, gdzie Mojżesz i reszta napotykają na osobę, która zbiera patyki. Tylko że robi to w Dzień Święty, a według Boga Biblii nie można wtedy pracować. A więc Wszechdobry Bóg, w Trójcy jedyny prawdziwy, zleca morderstwo tego człowieka. I rzekł pan do Mojżesza: mąż ten poniesie śmierć, niech cały zbór go ukamieniuje poza obozem. I wyprowadził go cały zbór poza obóz, i ukamieniowali go, i umarł, jak pan nakazał Mojżeszowi. Zdaje się, że jeżeli jakiekolwiek przykazanie jest jasne i niedwuznaczne w Biblii, to to jest jedno z nich. A jak powiedzą ci chrześcijanie, wersety dwuznaczne powinno się interpretować w świetle tych jasnych, i konkretnych, i zrozumiałych. Cóż! Również w Księdze Samuela Bóg nakazuje czystki etniczne. Tak mówi Pan Zastępów. Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła. Przywódca, do którego jest to skierowane, wybija wszystkich tych ludzi tak, jak Bóg kazał, ale zachowuje zwierzęta dla siebie. Bóg to widzi i zaczyna dąsać się na przywódcę, iż nie zabił również ich, tylko wziął je jako łup. Czy to jest dobre? Ale Bóg Biblii rozkazuje też całkowicie arbitralne rzeczy, na przykład w Księdze Powtórzonego prawa, nie będziesz się ubierał w mieszaną tkaninę z wełny i z lnu. Nie obchodzi mnie, czy uważasz, że to obecnie nie obowiązuje. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to ta książka zobowiązuje cię do przekonania, iż przynajmniej kiedyś Bogu bardziej zależało na tym, żeby ludzie nie, nie ubierali się w mieszankę wełny i lnu, niż na tym, żeby przestali niewolić ludzi, żeby przestali trzymać niewolników. Czy te rzeczy są albo były dobre? Bóg zdaje się tak sądzić, a więc teoretyk boskich przykazań powinien się z tym zgadzać. Drugim problemem jest arbitralność. Jeżeli dobro jest definiowane względem tego, co Bóg powie, że jest dobre, to nie może istnieć żaden powód, dla którego Bóg twierdzi, iż na przykład szczerość to jest coś dobrego, a morderstwo to coś złego. Ponieważ gdybyśmy zapytali Boga, czemu szczerość jest czymś dobrym, a On odparłby na przykład coś w rodzaju, o, ponieważ. Gdyby ludzie byli ze sobą szczerzy, to wszyscy byliby szczęśliwsi. To oznaczałoby to, że nie jego komenda sprawia, że szczerość jest dobra, lecz konsekwencje, jakie niesie ze sobą bycie szczerym. A więc znowu istniałby standard ponad Boga, co znaczy, że przykazania Boga muszą być kaprysem, zachcianką, wyciągniętą znikąd. Nie ma żadnego powodu, dla którego Bóg mówi, że coś jest dobre lub złe. Następnym problemem jest to, że twierdzenie Bóg jest dobry staje się pustą tautologią, stwierdzeniem, które nic nie wnosi, ponieważ Bóg jest dobry znaczy nie więcej niż Bóg jest taki, jaki twierdzi o sobie, że jest, lub Bóg jest taki, jaki chce być. Jeżeli teoria Boskich Przykazań jest prawdziwa, to stwierdzenie Bóg jest dobry nie jest twierdzeniem wartościującym, oceniającym Boga. Znam chrześcijan, którzy powiedzieliby ci, że jakakolwiek próba oceniania działań lub przykazań Boga, to bluźnierstwo i grzech. Raczej, jeżeli teoria boskich przykazań jest słuszna, to zdanie Bóg jest dobry. Jest czymś w rodzaju analizy definicji. To tak jakbyśmy powiedzieli, kawaler nie ma żony. To samo tyczy się zdania, przykazania Boga są dobre. Sprowadza się to do zdania, przykazania Boga zostały przykazane przez Boga. E nie wiem, czy można to nazwać pozytywną stroną tej teorii. Zdaje mi się, że teoria boskich przykazań nie ma mocnych stron ani pozytywnych stron. No dobra, poniekąd pozytywną stroną teorii boskich przykazań jest to, że wystarczy mieć iloraz inteligencji dziesięciolatka, żeby ją stosować. Nie musisz myśleć nad swoimi decyzjami moralnymi. Twoje decyzje moralne nie muszą wliczać w równanie takich czynników, jak kogo ten czyn skrzywdzi. Jaką korzyść przyniesie, i czy korzyści przewyższają straty? Co może pójść nie tak? Czy ja dobrze będę się z tym czuł, lub czuła? Czy moje siły nie byłyby lepiej spożytkowane gdzieś indziej? Nie, wszystko to jest nieważne. Ważna jest tylko dokonana boża psychologia domyślenie się, jakie zasady narzuca nam Bóg. A to dokonuje się na podstawie książki z zasadami oraz na podstawie wytycznych sprzedawanych przez twoją ulubioną organizację religijną. Czyli zwrócenie się do komandora boga oraz do jego ziemskich majtków po rozkazy. Stosowanie się do tych przykazań to może być trudne. W życiu nie powiedziałbym, że chodzenie w burce to coś co nie stanowi wyzwania. Chodzenie z martwą wiewiórką przywiązaną do czoła to też jest nie lada wyzwanie, jeżeli rozumiecie o co mi chodzi. Ale sam osąd moralny, zdecydowanie, który czyn powinno się wykonać, to jest coś, co Twoja wiara zaserwuje ci jak na tacy. Podsumowując, dylemat Eutyfrona polega na tym, że osoba wierząca, którą prosimy, by powiedział nam lub powiedziała nam, czym jest dobro, ma według Sokratesa wyłącznie dwie opcje. Albo dobro jest niezależne od Boga, wówczas Bóg nie jest wszechmogący oraz jest niepotrzebnym ogniwem w rozstrzygnięciu, co jest dobre, a co nie. Albo Bóg definiuje dla nas, czym jest dobro, przez swoje przykazania. Wówczas Bóg może nakazać cokolwiek, co zdaje nam się być zbrodnią, a to i tak będzie dobre. Przykazania Boga są zwykłym kaprysem? Nie ma żadnych kryteriów moralnych, które On stosuje, żeby określić jeden czyn jako dobry, a inny jako zły? I sprawia to, że stwierdzenie Bóg jest dobry, sprowadza się do stwierdzenia Bóg jest taki, jaki twierdzi, że jest. A więc, moi drodzy wierzący, które wybieracie? Zostawcie mi komentarz na dole. Bardzo chętnie porozmawiam o tej kwestii. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk i śmiem wątpić.